Że tak zapytam, jakie nastawienie przed meczem? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wygrają. A tak, jakbyśmy mieli się zakładać, to jakim rezultatem? Pytasz o wynik? No. No, żeby chociaż 1-0. To Lidica, który wygrał swoje spotkanie wczoraj, no i odskoczył. Nie bójmy się, nie bójmy się, nie bójmy zrobić nikomu. Płot Krótkiego Sokoła dziś w następującym zestawieniu, grający po pauzie za żółte kartki, Mateusz Musiński z szóstką, Maciej Dłużnik z numerem 7, Tomasz Nierawski z dziesiątką, dziś z opaską kapitańską, Karol Styś. To ta kwota na pewno szybko zostanie wybrana. Tak w ramach ciekawostek to poudostępniali nas w mediach społecznościowych. Miało być krótko, a wyszło długo, jak? Cały ja. Co powiesz? Drodzy Państwo, dziennikarze Sokoła po rozgrzewce wracają teraz do szatni. Kilka ostatnich uwag od trenera Andrzeja Burcharta. No i czekać nas będzie znów wiele piłkarskich emocji. Będziemy znów walczyć o trzy ligowe punkty, które przybliżą nas do Sokół Ostróda. To wciąż jedyna. Jaki wynik będzie? 2-0 dla nas. Ligi Okręgowej. Zyskawienie dla Państwa, w ramach przypomnienia, hormonem zwierzęta, własną publiczność. Co tam, Karol? No tak, mało wielki buzon. Co tam, Andrzeju? Słychać? Tak? A dlatego jeszcze, dobra, panowie, poproszę, dlatego jeszcze nie grali. Sędzia na bramce? Sędzia na bramce. Dobrze mieć kumatek. W przeszłości. No to co, raz jeszcze składy, w jakich zagrają dzisiaj o 17. Michał Kończewski, numerem 3 Wiktor Perlejewski, 21 pan Jakub Błażewicz, były piłkarz z Krótkiego Sokoła i z numerem 22 kapitan Śnieżawski, 10 Karol Styć, z numerem 16 Maciej Czajkowski, 19 Wiktor Szczepański. Niebieskie stroje dziś się... Mniejsze, przedmeczowe pytanie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Kto wygra mecz? Jeszcze głośniej. Kto? I teraz z całych sił. Kto? Jest to 6 minuta gry, Patryk Wieliczko. Obroniony! Ja mam niespecjalne buty.
Ojku! No nie, to będzie dogrywka już na pewno. Co? No dobra, każdy, jedziemy dalej, druga seria. Ale to co, jak ja nie obronię się, ja nie pijam wszystkich buzerów? A co ty byś chciał, bo... Dobra, to proszę, proszę bardzo, panowie, jeszcze raz, druga seria, jedziemy, jedziemy, bo nam zaraz przeszło. Przerwy nam zabrali. O, nie do obrony to było! To było! Nie Mario zabije! Piłkarski tutaj kolega ma, to powinien teraz... Jest bardzo śliski, on nie obroni. Ale obronił. Jeszcze jedna osoba. Ja mamy trzy, dwa. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. No i kto tam został? Jeden został. Jedna osoba już wygrała. Jedna osoba wygrała. Jeden zwycięzca jest. Lewą nogą. Tak? Jak Zieliński. No dobra, to trzech panów, którzy nie strzelili do grywka. Ostatnia seria. Jak nikt nie wygra, to jak nikt nie strzeli, to albo jak dwóch was strzeli, to może przechodzi na następny. Przerwy nam zabraknie, Boro. Nie starczy. Strzelić z tego. Raz może śmierć. Udaje jak ojciec, czego coś boli. Kita. Nie. Yes! Kuba! Strzeliłem! Dobra, mój dół. Dzięki, chłopaki. Jak było? Bardzo dobrze. Konkurs wygrany, rozstrzygnięty. Tą bramkę już się Sokołowi odrobić udało. Czekamy na odrobienie drugiej. No i to wystarczyło czasu na kolejne gole również. Jeszcze raz i do zobaczenia.